Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Nikt do tej pory nie dał rady tej górze. Francuzi, Anglicy, Amerykanie. Podjazd pod gardziem. To strumień zna 40 stopni. Do tego dochodzą bunkry po obu stronach, najeżone pepancami. A jakaś dobra wiadomość? W filmie Czerwone Maki scenarzysta i reżyser Krzysztof Łukaszewicz mierzy się z jednym z najważniejszych współczesnych polskich mitów. Bitwa o Monte Cassino, bohaterska, ale też krwawa i tragiczna, zdaje się być dla twórcy pretekstem do snucia opowieści tak przerażająco aktualnej o postawach wobec dramatu wojny. Ale co jest prawdą, a co fikcją w filmie Czerwone Maki? Nazywam się Bartłomiej Makowski i postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze jest bowiem prawda czasu i prawda ekranu. To jest samobójstwo, Staszek. Niech dowódcy wezmą się w garść. To jest jedna wielka umieralnia. Który zginął, ma być zastąpiony. Macie wsparcie czołgów. Czemu nikt im nie powie, że to głupota? Na początek kilka słów o samym starciu. Bitwa o Monte Cassino uznawana jest za najbardziej zaciętą i najkrwawszą bitwę zachodniego teatru działań w II wojnie światowej. Choć film pokazuje nam jedynie finał tej kampanii, czyli zdobycie masywu Monte Cassino w maju 1944 roku, to walki w tym rejonie trwały od stycznia. Stawka była wysoka. Chodziło bowiem o otwarcie drogi na Rzym, chronionej przez niemieckie umocnienia zwane linią Gustawa i linią Hitlera. W czterech próbach przełamania niemieckiej obrony i zajęcia klasztoru brali udział Amerykanie, Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Hindusi, Nowozelandczycy, Francuzi, Algierczycy i Marokańczycy. I oczywiście żołnierze II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. I to właśnie im udało się zdobyć klasztor i okalające go wzgórza, co pozwoliło aliantom na przełamanie linii Gustawa. O rolę II Korpusu w bitwie pod Monte Cassino zapytałem doktora Jana Szkudlińskiego, historyka zajmującego się dziejami II Korpusu, kierownika działu naukowego Muzeum II Wojny Światowej. Cała operacja Diadem, czwarta bitwa pod Monte Cassino, to była ofensywa na bardzo szerokim froncie i udział tam wzięły od lewej, licząc oddziały amerykańskie, francuski korpus ekspedycyjny, który chyba tylko wzmiankowany był nieco, a to ten korpus dokonał decydującego przełamania frontu niemieckiego, który zmusił Niemców do wycofania się z Doliny Liry i tym samym z klasztoru. Brytyjczycy w Dolinie są wspomniani, ale no, bitwa pod Monte Cassino to był koncert orkiestry symfonicznej, a w Polsce się ją często opisuje, jakby to był, jakby tylko z punktu widzenia sekcji smyczków, prawda? Orkiestra symfoniczna musi być cała, żeby koncert się udał. I Polacy odegrali tam rolę, zarówno w planie ataku, jak i w rzeczywistości była to rola wiążąca, czyli Polacy swoimi atakami sprawiali, że te wszystkie środki, których Niemcy użyli, żeby Polaków odeprzeć, nie mogły być skierowane przeciwko Brytyjczykom w Dolinie, czy też przeciwko Francuzom. Chodziło o to, żeby wywrzeć presję na całym froncie. Zwycięstwo okupione było jednak wielkimi stratami. W starciach o Monte Cassino poległo ponad 1000 polskich żołnierzy, a 3000 zostało rannych. I ukazanie tego tragicznego wymiaru bitwy jest, zdaniem mojego rozmówcy, najmocniejszą stroną filmu. Film z całą pewnością jest próbą ukazania wagi starcia pod Monte Cassino dla dziejów Polaków. Możemy w nim znaleźć zarówno przybliżenie tego dramatu młodych ludzi często, osieroconych dzieci, które musiały się samodzielnie wydostać ze Związku Radzieckiego i to w filmie widzimy. Bardzo pozytywną cechą tego filmu jest też to, że nie pokazuje działań wojennych jako zabawy, jako masy heroicznych aktów, których ktoś z rozwianym włosem i pieśnią ojczyzną na ustach odnosi sukcesy lub ginie. Tu mamy wojnę w jej grozie, mamy bardzo realistycznie pokazane urwane czy też ucinane kończyny, okaleczenia, gwałtowną często śmierć. Poświęcenie też tam występuje, ale nie jest to taki, jakby to powiedzieć, cukierkowy obraz wojny w stylu kina hollywoodzkiego, jeszcze nawet chyba z lat 60., prawda? Tu ta groza wojny istnieje i funkcjonuje. No, jako historyk mogę dopatrzyć się w filmie wielu nieścisłości. Mniej
zwracam uwagę na dbałość o to, żeby każdy nit się zgadzał, każdy rodzaj broni był dokładnie taki, jaki miał być, czy umundurowania. Stąd też no, już nawet nie wspomniałem o czechosłowackich karabinach maszynowych, które były trochę odmienne od licencyjnie produkowanych Brenów. Nie zwracam też uwagi na to, że czołg Sherman jest w wersji amerykańskiej, a nie brytyjskiej używanej. Znaczy, przepraszam, no to też wszystko to są amerykańskie czołgi, ale po prostu wersja jest niekoniecznie ta. Ale pamiętajmy, że jest to film, jest to dzieło pokazujące, ponieważ nie rekonstrukcja wydarzeń historycznych. Starcie obserwujemy na ekranie oczami Jędrka, głównego bohatera filmu. Grany przez Nikolasa Przygodę chłopak jest jedną z tysięcy sierot, które opuściły z armią Andersa nieludzką ziemię Związku Sowieckiego. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Jedyne, na czym mu zależy, to dziewczyna Pola. We Włoszech Jędrkowi powierzona jest opieka nad zwierzętami korpusu. Głównie mułami, ale też nad niedźwiedziem Wojtkiem. Na ekranie pada sugestia, że Jędrek jest jedyną osobą, której miś się słucha. Gdy chłopak opuszcza swoje dotychczasowe zajęcie, zwierzak pozostaje pod opieką żandarmerii. Wojtek w rzeczywistości miał o wiele więcej pracy podczas bitwy o Monte Cassino. Niedźwiedź zakupiony przez żołnierzy armii Andersa jeszcze w Teheranie był maskotką 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Wedle relacji żołnierzy, choć najpierw bał się odgłosu wystrzałów, to później pomagał pod Monte Cassino nosić skrzynie z amunicją i pociski. Wojtek miał też kilku opiekunów, m.in. Ludwika Jaszczura, Józefa Możdżenia i Wojciecha Narębskiego. Ale wracając do Jędrka. Wpadający ciągle w tarapaty chłopak ociera się o zarzut szpiegowstwa, bo próbuje sabotować czołg swojego brata, by ten nie wziął udziału w zaplanowanym szturmie. Takie krążenie głównego bohatera po polu walki no jest wymogiem filmu, natomiast w rzeczywistości było absolutnie niemożliwe, żeby ktoś ze służb tyłowych, który zajmuje się opieką nad zwierzętami, nagle mógł się przedostać do jednostki frontowej, sypać cukier do baków czołgów, czy dostać się do pola walki. Później oczywiście była mobilizacja, bo może stąd się wziął ten motyw, że starano się uzupełnić szeregi piechoty, kim się dało, no ale jednak mimo wszystko słano z jednostek bojowych, po prostu z ich tyłowych rzutów, a nie kogoś, kto w ogóle, z tego co widzimy, ten nasz główny bohater nie ma nawet stopnia wojskowego. Moim zdaniem żandarmeria by go zatrzymała natychmiast, gdyby próbował się oddalić od miejsca, gdzie jest przydzielony i tyle. I po prostu tak by to wyglądało. Absolutnie jest niemożliwe, żeby miał się przekraść do czołgu, który czeka na atak, nie mówiąc już o dostaniu się na pierwszą linię ataku. Moim zdaniem to jest przesadnie zarysowane. W efekcie Jędrek jest przez starszego brata oddany pod opiekę reporterowi. To postać wzorowana na Melchiorze Wańkowiczu, reportażyście, korespondencie wojennym spod Monte Cassino. Nigdy nie jest to powiedziane wprost, ale Łukaszewicz puszcza do widza oko. Reporter, częstując landrynkami rozmówcę, mówi, że cukier krzepi. To hasło reklamowe wymyślone przez Wańkowicza jeszcze przed wojną. Postać wspomina też pewnego więźnia, który okazał się świetnym pisarzem i tytuł książki Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Chodzi rzecz jasna o Sergiusza Piaseckiego, który publikację swojego dzieła zawdzięczał właśnie Wańkowiczowi. W reportera wciela się Leszek Lichota. Co ciekawe, przygotowując się do roli, aktor sam ruszył śladami Wańkowicza. Faktycznie na tydzień przed zdjęciami poleciałem na drugą stronę Adriatyku, bo kręciliśmy w Dalmacji po stronie chorwackiej. Poleciałem na drugą stronę Adriatyku na Monte Cassino, przejście tamtymi szlakami, zobaczyć ścieżkę sapera, dom doktora, klasztor, oczywiście cmentarz poległych tam żołnierzy. Poczuć tę atmosferę. Miałem też szczęście trafić do hotelu, gdzie właściciel był pasjonatem bitwy pod Monte Cassino, więc miał w swoim foyer, takim hotelowym holu, muzeum z pełną ilością artefaktów, map, książek. Pomógł mi zrobić, siedzieliśmy kilka godzin, szczegółowe mapy miejsc, w którym toczy się akcja naszego filmu. Także topograficznie miałem to dobrze dzięki niemu rozłożone. Wiedziałem, gdzie jesteśmy w danym momencie. No i przywiozłem dla części ekipy z klasztoru na Monte Cassino czapeczki, żeby każdy miał na plaje czapeczkę z klasztoru Monte Cassino, z napisem Monte Cassino. Ale jeszcze ciekawsze jest to, że w kampanii włoskiej Melchior Wańkowicz miał podobną przygodę jak filmowy reporter. Również musiał wstawić się za kolegą, którego posądzono o szpiegowanie drugiego korpusu. Melchior Wańkowicz wspominał o tym na antenie Polskiego Radia. Jaż był od niedawna z nami. Londyn przysłał go na filmowanie bitwy o Monte Cassino i pilnie potrzebował dla rozwijającej się akcji we Francji. Jaś się martwił, że brak mu zdjęcia
pola bitwy z samolotu, no i zwlekał z wyjazdem, szukając okazji. Pod koniec obiadu doszła nas wieść osłupiająca. Jaszcz został aresztowany za szpiegostwo wojskowe. Rzuciliśmy się do drugiego oddziału, no i ręce nam opadły. Radzono wstrzymać się od interwencji. Przedstawiono niezbite dowody. Jaszcz usiłował przeszmuglować szyfr, podając współrzędne pobliskiego lotniska. Loty bombardujące z Włoch przybierały wówczas wielkie natężenie i nic bardziej zapewne nie mogło Niemców interesować. Po kilku dniach jednak przyszły refleksje. No jeżeli jest winny, no to go już mają, niech go powieszą, ale póki żyje, to ostatecznie nie wypada zjadać lapanych po polach bezpańskich gęsi, popijać winka, a biedaka zostawiać na cieplej wodzie i wiecznym cornet beef z puszek w pace natłuczonej, cuchnącej, rozprażonej. Młody adwokat warszawski Ryszard Mosin został więc wydelegowany nie jako przedstawiciel prawny, broń Boże, tylko jako Samarytanin. Miał mu zanieść gęsionogę, litr wina i zbolało minę nas wszystkich na temat niech ci Bóg przebaczy, bo my nie możemy. Mosin, wysłuchawszy jednym uchem napomnień, poczuwszy szelest procedury, pogalopował jak wyranżerowany koń dragoński, który posłyszy trąbkę. Powrócił z widzenia z Jaszczem nabrzmiały, jak Emil Zola w sprawie Dreyfusa. Zebrano nas i powiada. Wszystko bujda. Ten list? No cóż ten list? Pamiętacie, jakieśmy się śmieli, kiedy Jasz nam demonstrował to, co nakręcił jako bitwę o Monte Cassino? Bohaterskie furgony dowożą chleb na front. Albo urocze kantyniarki, nie zważając na huk dział, nalewają kawę. I różne przed bojem i po krwawym boju z wylegającymi się na trawie żołnierzami. Sam Jaszcz zgorzał, kiedy to obejrzał. Rozumiał, że musi się w Londynie zareprezentować z czymś więcej. Los mu zdarzył dawnego kolegę kinooperatora Polskiej Agencji Telegraficznej, który wkręcił się jako kinooperator do lotnictwa amerykańskiego. Jedyna droga pokazać coś z terenu bitwy, który już nie było, to zdjęcie samolotu. Dobry kolega obiecał Jaszczowi, że w każdej chwili po niego przyleci, byle wiedział, gdzie jest najbliższe lotnisko, na którym może go podebrać. No po czemu oblecał teren minionej bitwy? No więc Jaszcz go powiadomił. Aha, szyfrem. Jakim szyfrem? Co dwójka uważa za szyfr, to szereg cyfr po drugiej stronie arkusza. Jaszcz przed odlotem obliczał gotówkę, którą posiada, a poza lirami miał dolary, funty i franki. No łatwo to sprawdzić. Cała afera na szczęście zakończyła się dobrze dla pechowego żołnierza. Jeśli chcecie posłuchać całej gawędy Melchiora Wańkowicza o tym wydarzeniu, to odsyłam do portalu polskieradio.pl, gdzie zamieściliśmy ją w artykule poświęconym postaci Nikodema Sulika. Reporter Wańkowicz nie jest jedyną postacią historyczną, która przewija się na ekranie. Czerwone Maki to film, który czerpie, jak mi się wydaje, inspirację z tej szkoły filmów wojennych, która za cel stawia sobie jak najdokładniejsze przedstawienie przebiegu wydarzeń. Najwybitniejszym dziełem tej szkoły jest film Richarda Attenborough o Jeden most za daleko. Mamy tam do czynienia właściwie z bohaterem zbiorowym, całym wachlarzem alianckich dowódców. Podobnie jest tutaj. Bo choć obligatoryjne fikcyjne love story między Jędrkiem i sanitariuszką Polą pochłania sporą część czasu ekranowego, to w filmie błyszczy przede wszystkim drugoplanowa galeria bohaterów historycznych. Rzecz jasna, na ekranie nie mogło zabraknąć generała Andersa. W tej roli przekonująco wypadł Michał Żurawski. Czuje się ciężar odpowiedzialności za krew przelaną pod Monte Cassino. Zwłaszcza w scenie, w której generał musi podjąć decyzję, czy drugi korpus podejmie się wykonania najtrudniejszego zadania w całej bitwie. Sprawę przedstawił Andersowi w rzeczywistości, podobnie jak w filmie, generał Olivier Lees, dowódca brytyjskiej 8 Armii, której podlegał drugi korpus. Polski generał faktycznie, tak jak to zostało pokazane na ekranie, otrzymał tylko 10 minut na zastanowienie. Tak ten moment wspominał sam Władysław Anders na antenie rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Dnia 23 kwietnia 1944 roku do mojej kwatery w Inciaturo przyjechał generał Lees, ówczesny dowódca 8 Armii, w skład której wchodził drugi Korpus Polski. W rozmowie w cztery oczy powiadomił mnie, że ostatnie natarcie sprzymierzonych na Monte Cassino zostało znowu przez Niemców odparte,
a wojska alianckie na przyczółku Wancio znajdują się w bardzo trudnym położeniu. Postanowiono nową ofensywę na całym froncie włoskim. Ósma armia ma przełamać tak zwaną linię Gustawa, której najsilniejszy punkt stanowi wzgórze Monte Cassino, oraz linię Hitlera, której zawiasem jest Piedimonte. Generał Lis przedstawił mi trudności walki na tym odcinku i wielkie straty, jakie w kolejnych natarciach ponieśli sprzymierzeni. Następnie oświadczył, w najbliższej ofensywie dla drugiego korpusu przewidziano zadanie najtrudniejsze – zdobycie w pierwszej fazie wzgórz Monte Cassino, a w drugiej Piedimonte. Oświadczywszy to, generał Lis zadał mi pytanie, czy wobec znanych trudności mogę się podjąć zadania. Stanąłem wobec propozycji zupełnie dla mnie nieoczekiwanej. Poprosiłem go o chwilę do namysłu, ważyłem decyzję przez kilkanaście minut, patrząc na mapę i na oznaczone na niej umocnienia nieprzyjacielskie. Zdawałem sobie doskonale sprawę z olbrzymich trudności terenowych. Wiedziałem, że pozycji bronią wyborowe jednostki niemieckie, że mają one wspaniałe punkty obserwacyjne i że nie ma dla ich broni martwych pól. Rozumiałem, że w tych warunkach straty korpusu będą duże. Czułem, że w olbrzymiej większości żołnierze korpusu nie przyszli jeszcze całkowicie do siebie po ciężkich łagrach i więzieniach sowieckich. Wiedziałem jednak, że gdybym odmówił wykonania tego zadania, to w ramach ofensywy otrzymam inny odcinek, gdzie bardzo możliwe, że straty byłyby jeszcze większe. Natomiast wyczuwałem, że zdobycie Monte Cassino ze względu na wielkie znaczenie wojskowe i rozgłos, że jest ono nie do zdobycia, miałoby ogromne znaczenie dla sprawy Polski. Byłoby najlepszą odpowiedzią na propagandę sowiecką, że Polacy nie chcą się bić z Niemcami. Podtrzymałoby na duchu opór walczącego kraju, przyniosłoby dużą chwałę dla oręża polskiego. Decyzja była ciężka. Zdawałem sobie sprawę, że w razie niepowodzenia cała odpowiedzialność spadnie wyłącznie na mnie. Gdy przegramy tę bitwę, myślałem, to będzie moja osobista przegrana, a gdy zwyciężymy, to zwycięstwo odniesie cały naród. Po namyśle więc oświadczyłem, że podejmę się tego trudnego zadania. Zdecydowanie mniej czasu na ekranie mają dowódcy dywizji. Generał Nikodem Sulik, dowódca 5. Kresowej Dywizji Piechoty, grany przez Bartłomieja Topę, i generał Bronisław Duch, dowódca Dywizji Strzelców Karpackich, portretowany przez Radosława Pazurę. Wybór reportera jako postaci prowadzącej Jędrka i przy okazji widzów przez wydarzenia przedstawione na ekranie nie był przypadkowy. Krzysztof Łukaszewicz jest wiernym czytelnikiem wańkowiczowskiego reportażu. Dlatego na ekranie nie brakuje scen wyciągniętych wprost z dzieła najsłynniejszego polskiego korespondenta wojennego. Do takich należy chociażby scena, w której kamera podąża za sanitariuszem Józefem Brzezińskim, grany tutaj przez Dariusza Toczka. Brzeziński, sanitariusz i chłop z Małopolski, uratował życie 40 żołnierzy, sam będąc przy tym trzykrotnie rannym. Wańkowicz pisze też o postawie księdza Adama Studzińskiego, kapelana 4. Pułku Pancernego, który szedł przed czołgami z krzyżem i pomagał odsuwać rannych z drogi pojazdów na tzw. gardzieli, wąskim i stromym podejściu, które miały zdobyć polskie czołgi. W filmie widzimy te wydarzenia, a Studzińskiego gra Łukasz Garlicki. Jeszcze innym takim wańkowiczowskim epizodem jest śmierć podporucznika Edmunda Wilkosza, portretowanego przez Mateusza Banasika. Ten harcerz, weteran walk o Tobruk, poległ w bitwie o Monte Cassino. Istnieją dwie wersje dotyczące okoliczności jego śmierci. Wedle jednej został śmiertelnie postrzelony 14 maja i skonał 4 dni później. Wedle drugiej, przedstawionej przez Wańkowicza, zginął po otrzymaniu 4 kul w piersi i brzuch. To właśnie tej wersji wierny jest Łukaszewicz. Jest w obrazie też kilka momentów, w których reżyser dla dodania dramaturgii odbiegł od rzeczywistości. Weźmy pierwszy z brzegu. Tuż przed pierwszym szturmem, który miał się odbyć 11 maja, odprawiana jest msza. I faktycznie, jak zapisał biskup polowy Józef Gawlina, tu cytat, przed bitwą cały korpus, począwszy od generała głównodowodzącego, aż do ostatniego żołnierza taborów, był u spowiedzi i komunii świętej.
Jest to unikat w dziejach wojskowości. Koniec cytatu. I faktycznie, w filmie widzimy generała Andersa, wychowanego w rodzinie ewangelicko-augsburskiej, ale nawróconego na katolicyzm w 1942 roku podczas mszy świętej. Tyle, że mszata odprawiana jest na ekranie w rycie posoborowym, w języku polskim i twarzą do wiernych. W ten sposób mszę odprawia się od 1969 roku. Wcześniej, a więc także w czasie wojny, wszystkie elementy poza czytaniami, Ewangelią i kazaniem wygłaszane były po łacinie. Inny przykład. Jędrek bierze udział 18 maja w decydującym szturmie na wzgórze 593 razem z żołnierzami Dywizji Strzelców Karpackich. Robi to niejako wbrew sobie i tylko dlatego, że dowiaduje się, że w szturmie na własną prośbę bierze też udział jego ukochana Pola, sanitariuszka pielęgniarka z pomocniczej służby kobiet. Jędrek chce uratować ukochaną przed śmiercią. Czy jednak kobiety brały udział w walkach podczas szturmu? O to zapytałem doktora Jana Szkudlińskiego. Udział kobiet pomocniczych służb żeńskich w działaniach II wojny światowej był znaczący. Bo pamiętajmy, że to jest pierwsza wojna, w której mamy już tego typu formacje. To jest swego rodzaju rewolucyjna nowość. Natomiast w drugim korpusie dziewczęta, kobiety były sanitariuszkami w szpitalach polowych na tyłach i wielką rolę też odegrały jako w tej 316, jeśli dobrze pamiętam, numer kompanii transportowej, która miała obsługę żeńską. I bardzo były cenione dziewczęta, które prowadziły samochody, bo jeździły spokojniej i nie piły, i nie wdawały się w bijatyki, co sprawiało, że była tych uznanych kompanii transportowych, bo można było bardzo na nią liczyć. Udział pestek, sanitariuszek pola walki w tym ataku po prostu nie istniał. Nie było czegoś takiego. Sądzę, że autorzy chcieli albo stworzyć zachętę dla głównego bohatera, żeby się znalazł na froncie, albo po prostu podkreślić, że kobiety też tam brały udział. Natomiast nie. Kobiety była pewna miejsce na tyłach, gdzie powyżej którego kobiety już nie brały żadnego udziału w tych operacjach. Z kolei w kulminacyjnym momencie, kiedy ważą się losy polskiego szturmu na Monte Cassino, generał Anders nakazuje brytyjskiemu oficerowi łącznikowemu nadanie prośby o wsparcie alianckiej artylerii. Filmowy Anders nadaje prośbie prowokacyjny ton. Nakazuje bowiem, by oficer łącznikowy zapytał, czy Brytyjczycy znów każą czekać Polakom na wsparcie. To rzecz jasna, nawiązanie reżysera do postawy sojuszników we wrześniu 1939 roku. W moim przekonaniu niesprawiedliwością jest opisywać Brytyjczyków. Wręcz sugeruje się, że w czasie tej akcji ich artyleria jest bierna i wręcz nieskłonna do pomocy. W tych dniach, kiedy drugi korpus przygotował się do drugiego uderzenia, Brytyjczycy cały czas rozszerzali swój przyczółek na rzece Rapido. Powstanie tego przyczółka było możliwe dzięki niezwykle ofiarnej pracy brytyjskich saperów, którzy przerzucali mosty. Tylko jeden się udało przerzucić na początku. Duże ofiary ponieśli królewscy saperzy, żeby ten most postawić. Brytyjska artyleria i także dalej w stronę Wybrzeża Morskiego, atakujący Francuzi, atakujący Amerykanie, cały czas uczestniczyli w walce. To był nacisk wywierany jednocześnie na całym froncie. Więc siłą rzeczy pokazanie, że tylko Polacy wyrąbali drogę na Rzym, jest po prostu tym samym, o co my nieustannie uskarżamy się, że Zachód nie pamięta. Nawet to jest wprost powiedziane w filmie. Zachód zapomni, Zachód nie pamięta. W Polsce wyszły co najmniej dwie prace zachodnich, anglojęzycznych autorów o Monte Cassino. Matthew Parkera i Petera K. Dick Adamsa. Jest jeszcze praca Johna Ellisa, wcześniejsza też znakomita, i wszystkie one mają osobne rozdziały o walkach drugiego korpusu. Mamy ogromny cmentarz przy samym Monte Cassino, w tym najbardziej spektakularnym miejscu walk. Mamy polskie małe muzeum przy cmentarzu. Polacy byli szeroko wspominani w Muzeum Historial. Także są polskie miejsca pamięci w samym miasteczku Cassino. I w tym wypadku stwierdzenie, że o Polakach się nie pamięta, jest dla mnie zdumiewające, bo zastanawiam się, co jeszcze należałoby zrobić, żeby niektórzy w naszym kraju stwierdzili, że jednak się o Polakach pamięta. Film ma wymowę zdecydowanie antywojenną. Główny bohater kilka razy mówi na ekranie wprost o samobójczym charakterze zadania drugiego korpusu. Sam, mimo że ostatecznie chwyta również za broń, płaci za to ogromną cenę.
Być może dlatego reżyser podjął decyzję o tym, że na ekranie nie zobaczymy niektórych, zwłaszcza tych związanych z triumfem, symboli bitwy o Monte Cassino. Nie ma Emila Czecha, który na trąbce zagrał Hejnał Mariacki po zdobyciu wzgórza. Ale chyba najbardziej mi żal tego, że nie zobaczymy w filmie premierowego wykonania Czerwonych Maków, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości. Pieśń pojawia się na ekranie, a jakże, już w trakcie bitwy. Żołnierze nucą ją w chwili wytchnienia między szturmami. Przytoczenie słów "bo wolność krzyżami się mierzy, historia ten jeden ma błąd" jest dla reżysera punktem wyjścia dla jakże nawiązującej do obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą refleksji o tym, że każdy powinien mieć prawo do wolności. Co ciekawe, żołnierze nie mogli śpiewać tych słów, bo ostatnia, czwarta zwrotka, z której pochodzą, została dopisana dopiero z okazji 25. rocznicy bitwy w 1969 roku. Ale na tym nie koniec fantazji reżysera. W rzeczywistości autor słów "Czerwonych Maków na Monte Cassino", poeta i tekściarz Feliks Konarski, pseudonim Refren, grany w filmie przez Karola Dziubę, nie walczył w pierwszej linii. W chwili decydującego szturmu razem z żołnierzami i artystami z założonego przez siebie teatru Polish Parade, przebywał kilkanaście kilometrów od linii frontu w kwaterze głównej drugiego korpusu. A pieśń narodziła się dopiero w nocy z 18 na 19 maja, czyli pod koniec bitwy. W archiwum rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa zachowało się wspomnienie Alfreda Szytza, autora muzyki do Czerwonych Maków. To stało się wszystko na gorąco, prawda, po zwycięstwie w nocy dnia 18 maja. Refren Konarski wpadł do pokoju, ja jeszcze nie spałem, prawda, to była godzina jakaś 11 w nocy i przyniósł mi tekst z prośbą, żebym napisał do tego muzykę i to koniecznie już, bo to musi być wykonane następnego dnia. Więc ja przeczytałem ten tekst raz, dwa, trzeci raz i przeszły mnie ciarki przy czytaniu tego tekstu. Siadłem do fortepianu i z miejsca zagrałem refrenowi "Czerwone Maki" tak, jak one znane są dzisiaj wszystkim Polakom. Prawykonanie pieśni miało miejsce już po bitwie. Pierwszy odśpiewał ją przed żołnierzami, którzy dopiero co skończyli walkę, artysta Gwidon Borucki. I jego wspomnienie zachowało się na taśmie. Jeszcze to z kartki śpiewałem, bo nie umiałem na pamięć. Czytałeś więc tekst. Ja śpiewałem zwrotki i cały zespół teatralny śpiewał razem ze mną refren. I myśmy na takim olbrzymim afiszu wypisali tekst refrenu, żeby cała publiczność, czyli żołnierze, którzy zdobyli właśnie ten szczyt Monte Cassino, żeby oni mogli razem z nami śpiewać. No i wszyscyśmy razem zaśpiewali refren "Czerwone maki na Monte Cassino". No, płacz szalony był, bo sami ci żołnierze, którzy to przeżyli, byli niezmiernie wzruszeni. I czyż nie jest to filmowe zakończenie?